Mój ojciec przywiózł mnie z głuchej prowincji z Jasła do Warszawy w roku 1955 na festiwal młodzieży i studentów. Gdzie Warszawa była najbardziej kosmopolitycznym miastem wtedy na świecie, przyjechali ludzie w ich lokalnych strojach ze wszystkich krańców świata i występy i języki, i autografy i tak dalej. To zrobiło na mnie tak kolosalne wrażenie, że ja byłem pewien, że ja w przyszłości muszę nie się zajmować czymś, co będzie uwzględniało różne kultury, inne kultury, co będzie multikulturowe. W szkole cierpiałem na tak zwany ombarat riche, jak mówią Francuzi, czyli nadmiar zainteresowań. Właściwie interesowało mnie wszystko, ale co prawda w szkole uważano mnie głównie za matematyka, ale moje największe zainteresowania to była geografia, historia, obce języki, sztuka, i niejako wypadkową tego wszystkiego była archeologia śródziemnomorska. Były to zresztą pierwsze studia, na jakie poszedłem. Najpierw byłem w Wyższej Szkole Teatralnej na Wydziale Aktorskim w Warszawie i po roku przeniosłem się na Uniwersytet Warszawski. Cały etap wstępny, że tak powiem, to znaczy szkoła w Jaśle prowadzi w sposób całkowicie organiczny właśnie do archeologii śródziemnomorskiej w czasie studiów archeologicznych zdałem sobie też sprawę, że prawdopodobnie nie będzie dla mnie miejsca w archeologii, bo z tego muszę skończyć jeszcze jedne studia, które dadzą mi prawdziwy zawód, którym będę mógł zarabiać na życie. I tym praktycznym zawodem miała być filologia romańska. Studiowałem romanistykę dwa i pół roku, stąd no, moje preferencje, jeżeli chodzi o język, w którym piszę, francuski przede wszystkim. No ale później, kiedy skończyłem archeologię, musiałem przerwać romanistykę dokładnie w połowie tych studiów, ponieważ profesor Michałowski wpadł na pomysł, żeby mnie wysłać na wykopaliska do Egiptu. Wyjechałem na tak zwane stypendium wymienne między Polską a Egiptem które miało trwać 9 miesięcy, ale po upływie 9 miesięcy profesor Michałowski wystąpił o następne 9 miesięcy, później jeszcze o następne i w ten sposób przedłużyło się to do 10 prawie lat. Przy czym bardzo istotny w tym jest epizod niemiecki. Który spowodowany był faktem, że Polska nawiązała w pewnej chwili stosunki dyplomatyczne z Niemcami zachodnimi. I profesor Michałowski pewnego dnia podkręcając swojego białego wąsa, mówi, mi, ty pojedziesz pracować z misją niemiecką. Pomyślałem sobie za żadne skarby świata. Niemiecki był co prawda językiem obcym, który znałem już najlepiej, ale przez dwa miesiące mówić tylko po niemiecku i przebywać tylko wśród Niemców. Wydawało mi się wtedy czymś nieprawdopodobnym, nie mniej Zgodziłem się, ponieważ te kopaliska były w tebach zachodnich, a właśnie na terenie teb, czyli dzisiejszego luksoru jest najwięcej zabytków, które musiałem od nowa zadokumentować do mojej pracy doktorskiej. Więc w ten sposób, oficjalnie pracując z misją niemiecką, chciałem jednocześnie ubić swój własny interes naukowy, to znaczy pisać tam, dokumentować do pracy doktorskiej o portrecie królewskim. Wbrew moim oczekiwaniom pobyt, a właściwie pobyty na wykopaliskach niemieckich w świątyni grobowej faraona Setiego I w Tebach Zachodnich, był etapem zwrotnym w moim dalszym życiu. Nie tylko dlatego, że książka, którą opublikowałem, Keramik und Kleinfulde. Aus der Gra, im Tempel, Zetos des Ersens, ceramika i drobne znaleziska z wykopali z świątyni Seti I jest w tej chwili najczęściej cytowaną moją pracą naukową, dlatego że daje ogromny materiał niepublikowany nigdzie indziej i każdy, kto archeolog, który pracuje na terenie TEP zachodnich, musi sięgać do materiałów zawartych w tych książce. To jest jeden powód, dla którego yy, yy, uważam, że te wykopaliska były przełomowe. Poznałem mnóstwo, Wybitnych uczonych z całego świata, którzy znajdowali schronienie podczas swoich badań w Tebach Zachodnich, mieszkali mianowicie w domu niemieckim, tak jak i ja. W tej chwili bardzo wielu moich najlepszych przyjaciół archeologicznych z Ameryki, Francji, Niemiec, to właśnie spadek po wykopaliskach niemieckich. Poza tym, Wtedy już pracowałem nad książką, która była jak gdyby przedłużeniem mojego doktoratu, a mianowicie międzynarodowe środowisko naukowe prawie że zmusiło mnie do tego, żeby napisać taką drugą pracę doktorską o portrecie, ale dla okresu późniejszego, to znaczy dla pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Do tego były mi potrzebne oczywiście materiały, wśród których bardzo wiele było znowu niepublikowanych, więc pobyt na wykopaliskach niemieckich umożliwiał mi dostęp do tych materiałów w świątyniach i grobowcach egipskich, a poza tym moi koledzy niemieccy natychmiast zaproponowali, że nie, nie chciałbym się starać o stypendium. Fundacji Humboldta, stympendium, które no, w tamtych czasach było nadzwyczajnie wysokie, w każdym razie jak na odczucia Polaka, rzeczywiście wystąpiłem z wnioskiem. Błyskawicznie w ciągu dwóch miesięcy przyszła odpowiedź pozytywna, także wyjechałem do Niemiec na rok, było to następnie przedłużane o następny rok. I stąd kolejne znajomości, a w każdym razie całkowita swoboda w pisaniu habilitacji, którą pisałem, tym razem po niemiecku na temat Boga Atuma, który w Egipcie był identyfikowany z faraonem. Więc to się, moje studia nad portretem królewskim zbiegały się ze studiami nad ikonografią Boga Atuma i to opublikowałem w Niemczech, w dwóch tomach. Stało się to moją habilitacją. Także jak po dziesięciu latach tej peregrynacji od wykopalic do wykopalic wróciłem do Polski, ja byłem już po habilitacji i już nie myślałem o powrocie na romanistykę, tylko po prostu zostałem zatrudniony najpierw w Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracuję do chwili obecnej, a następnie na Uniwersytecie Warszawskim. Kolejne wykopaliska, które prowadziłem już były z ramienia Polskiego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a także Instytutu Kultu Śródziemnomorskich Polskiej Akademii Nauk. To były przede wszystkim wykopaliska ratunkowe w Telatryb na terenie Delty Nilu, które moim zdaniem miały ogromne znaczenie hmm, naukowe, może nawet większe niż moje wykopaliska w Sakarze, ale ponieważ na tych ostatnich doszło do tak sensacyjnych odkryć, że mówił o tym cały świat i, w ten, i to przyćmiło sukcesy naukowe moich wykopalisk w Teatribe. W Sakarze, po zachodniej stronie najstarszej piramidy świata, odkryliśmy dwa grobowce, wysokich dostojników. Jeden z nich był wezyrem, więc jak gdyby prezesem Rady Ministrów w okresie Starego Państwa, czyli mniej więcej 2300 przed naszą erą. Bardzo interesującym historycznie okresie, ponieważ wtedy znakomicie zorganizowane państwo faraonów po raz pierwszy zaczyna się powoli chylić ku upadkowi, posuwając się w kierunku tak zwanego pierwszego okresu przejściowego. I właśnie z tego okresu pochodzą te dwa przepięknie dekorowane grobowce w których świetnie zachowały się malowidła, zupełnie tak, jakby były namalowane wczoraj, więc są wspaniałymi dziełami sztuki, a jednocześnie bardzo ważnymi źródłami historycznymi, ukazującymi, jakie konflikty miały miejsce, bo będzie jednej i tej samej rodziny. Powiedziałbym, że pod względem kontekstu politycznego te odkrycia bardzo by pasowały do dzisiejszej sytuacji w Polsce, gdzie linie podziału politycznego niekiedy prze, przecinają, rodziny, przyja oddzielą przyjaciół, itd. Tak tak w grobowcach, o których mówię, znalazło to inny wyraz, mianowicie, że jedni niszczyli wizerunki drugich. I to byli młodsi bracia, młodsi synowie, którzy niszczyli wizerunki swoich starszych członków rodziny. I do tego jeszcze dochodzą właśnie teksty. Hieroglificzne, które bardzo dużo nam na ten temat mówią. W każdym razie to odkrycie stało się sensacją w skali światowej, ale to nie wszystko, bo jest jeszcze druga część prawie połowa tych odkryć, które dotyczy Dotyczą innej warstwy, górnej warstwy. W tej warstwie znaleźliśmy kilkaset pochówków wysokich dostojników z okresu Ptolemejskiego, czyli 300 lat przed naszą, tuż ostatnie 300 lat przed naszą erą, tuż po najeździe Aleksandra. Wielkiego na Egipt. I ten olbrzymi materiał pozwala nam przypuszczać, a raczej powiedziałbym wzmacnia teorię, że właśnie gdzieś w pobliżu yy, znajdował się pierwszy, prowizoryczny pochówek Aleksandra Wielkiego. On W jakiś czas później jego muja została przeniesiona do Aleksandrii, gdzie mu zbudowano monumentalny grobowiec, ale w momencie, kiedy jego ciało zostało przywiezione do Egiptu przez Ptolemeusza I, nie było jeszcze takiego grobowca, gdzie by go pomieścić i wszystko wskazuje na to, a nasze odkrycia Potwierdzają to na różne sposoby, że właśnie w sakarze znajdował się pierwszy y, pochówek Aleksandra Wielkiego. Więc jak pan widzi, en de richesse, moje nieszczęście z czasów szkoły średniej, nadmiar zainteresowań, został całkowicie zaspokojony wykopaliskami w sakarze. Dlatego wszyscy myślą, że te wykopaliska są najważniejsze, przyniosły najważniejsze odkrycia spośród tych, których dokonałem w Egipcie. Otóż uważam, że co najmniej równie ważne były, chociaż o wiele mniej spektakularne, były kierowane przeze mnie wykopaliska ratunkowe w Delcie Nilu, w stolicy X Powiatu Dolnoegipskiego, który w starożytności faraońskiej nazywał się Hut. Tem. Później w czasach greckich nazywano to Atribis, a dzisiaj nazwa ta przetrwała w arabskiej mi nazwie miejscowości, mianowicie Tel Atrib. I tam odkryliśmy nienaruszone warstwy z okresu ptolemejskiego, czyli jak gdyby sandwich, który zawierał kolejne etapy rozwoju okresu ptolemiejskiego 300 lat dotychczas, jeżeli archeolog znajdywał w Egipcie, a szczególnie na terenie Delty Nilu, znajdował czystą warstwę ptolemejską, już był bardzo zadowolony. Ale żeby ta warstwa dzieliła się jeszcze na podwarstwy i można było wyraźnie wyodrębnić to, co się działo za Ptolemeusza II, od tego, co się działo za Ptolemeusza V, tego w archeologii Egiptu nigdzie dotychczas nie było. Mało tego, że znów Ambaradurisze znaleźliśmy, odkryliśmy, obok nieistniejącej już świątyni warsztaty rzeźbiarzy i rzemieślników z okresu ptolomejskiego z ogromną ilością różnego rodzaju przedmiotów, które dały się bardzo dokładnie wydatować na podstawie znalezisk monet i stemplowanych inskrypcjami greckich amfor. W związku z tym po raz pierwszy w archeologii jakiś obiekt można z całą pewnością określić czy to był początek okresu Ptolemejskiego czy środek czy też koniec miało to tak duże znaczenie że kiedy na przykład po wykładzie w British Museum dla pracowników muzeum pokazałem ten materiał w ciągu jednej nocy zmieniono podpisy pod niektórymi zabytkami na galerii. Pamiętam doskonale taka lampka z początków okresu ptolomejskiego przedstawiająca Nagiego Sylena. Znane były metalowe wersje identycznej lampki, i właśnie jedna z nich znajdowała się na galerii British Museum. Z dzień po moim wykładzie poszedłem zobaczyć, jeszcze raz podpis został zmieniony. Na tym polega postęp w nauce, że się burzy to, co było przedtem już co najmniej od czasów Kopernika właśnie za to naukowiec jest ceniony, że coś zburzył, ale coś innego zbudował. Jeżeli zajmuje tylko burzeniem, to to jest bardzo źle. Natomiast jeżeli proponuje na podstawie jakichś istotnych i prawdziwych przesłanek, buduje coś innego, no to właśnie o to nam chodzi i dopiero wtedy rozwija się nauka. W ciągu mojego już długiego życia. Jedno doświadczenie powtarza się nieustannie. Mniej więcej co trzecia dorosła osoba mówi, że chciała być archeologiem, tylko rodzice nie pozwalali, ponieważ to nie przynosi pieniędzy. Więc wbrew temu, co pan przypuszcza, zainteresowanie archeologią jest ogromne, ale z trochę innego punktu widzenia. Bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że archeologia jest nauką pomocniczą historii i dostarcza źródeł historycznych nie nie tylko w postaci inskrypcji, napisów w różnych językach, ale również cała sfera kultury materialnej, która daje nam pojęcie o rozwoju społeczeństwa ludzkiego w przyszłości. Kiedy panią profesor Wiprzycką zapytano, dlaczego ona się zajmuje mnichami i klasztorami, powiedziała ze zwykłej ciekawości. Otóż ja powiem, że poza tymi względami praktycznymi, o których powiedziałem zwykła ciekawość. Człowiek chce znać swoich przodków. Ile w wysiłku wkładają niektórzy ludzie w to, żeby dowiedzieć się, kto był ich ojcem, czy kto był ich matką, a cóż dopiero całe społeczeństwa, a na przykład polskie społeczeństwo, którego korzenie kulturowe sięgają przecież starożytnego Rzymu i Grecji, czyli terenów, które zapożyczy w swojej fazie, w pierwszej fazie rozwoju zapożyczymy bardzo wiele ze starożytnego Egiptu. Więc ja bym Powiedział, odwrócił to pytanie. Nie. Dlaczego Zajem, powinniśmy zajmować się przede wszystkim okresami późniejszymi, a niekoniecznie starożytnym Egiptem? Właśnie starożytnym Egiptem czy kulturami równoległymi musimy zajmować, ponieważ ilość źródeł, do, jakie zachowały się źródeł pisanych jest bardzo niewielka w stosunku do tego, co w ogóle było, no to są krople. I dlatego archeolog musi, prowadząc wykopaliska, dostarczać nowych... Źródeł dla rekonstrukcji historii. A dlaczego rekonstrukcja historii jest taka ważna? A chociażby po to, żeby sobie zdać sprawę, że problemy ludzi 4000 lat temu są dokładnie takie same jak te problemy, które my mamy. I teraz pytanie, w jaki sposób oni je rozwiązywali? Czy przypadkiem nie można by się niejednego od nich nauczyć? Ja uczę się bardzo wiele od starożytnych. Do momentu, gdy profesor Michałowski stworzył Polską Szkołę Archeologii Śródziemnomorskiej, Polska była całkowicie nieobecna w badaniach na terenie państw starożytnych. Czyli w tym sensie profesor Michałowski był pionierem jako pionier miał o wiele trudniej niż my wszyscy, którzy przyjeżdżaliśmy jednak już w jakiś sposób poniekąd na udeptany grunt. W tej chwili jest i łatwiej, i trudniej. Łatwiej dlatego, że Polska Szkoła Archeologii śródziemnomorskiej jest bardzo sławna, a wyróżnia się między innymi swoją metodologią. W której mieści się również konserwacja zabytków. Konserwacja zabytków w chwili obecnej, w chwili postępującego zniszczenia, jest niesłychanie ważna. I nie kto inny, jak właśnie profesor Michałowski i Polska Szkoła, zwracała od początku swojego istnienia ogromną wagę, przywiązywała do właśnie spraw konserwacji. Jednocześnie, jest, powiedziałbym, trudniej niż za moich czasów, które się zresztą nie skończyły. Niemniej jest trudniej, dlatego że konkurencja jest kolosalna na świecie. W czasach, kiedy jeszcze ja zaczynałem 50 lat temu pracę archeologa, było kilka potęg, więc Francja oczywiście, Anglia. Już mniej Stany Zjednoczone, chociaż też, kilka nowicjuszy, do których należała Polska, ale też państwa, które ledwo słyszały o tym, że istnieje archeologia. W tej chwili archeologia śródziemnomorska rozwija się już i na uniwersytetach, i w obrębie śródziemnomorza, właściwie za sprawą niemal wszystkich liczących się uniwersytetów i muzeów świata. Nie tylko Ameryka, czy Niemcy, ale również Czesi, Włosi, Brazylia, Argentyna, Tajwan, Chiny, Australia, niesłychanie rozwinęła się egiptologia na terenie Australii, rozwinął ją tam Egipcjanin, a właściwie egipski chrześcijanin, nagipka na Łatwie, który musiał w czasach nasorowskich uciekać z Egiptu. W ciągu kilkudziesięciu lat archeologia, czy powiedzmy historia starożytnego Egiptu, weszła w Australii do programu szkół i uniwersytetów. Także w tej chwili konkurencja jest kolosalna, a nie zawsze łatwo jest zdobyć fundusze na właściwe prowadzenie wykopalisk. Poza tym pod względem metodologicznym rozwinęło się to w sposób zupełnie niewiarygodny. Dzisiaj używamy różnych metod technicznych, nie tylko geofizyki, ale właściwie każda dziedzina badań może być w jakiś sposób reprezentowana w archeologii, więc, a to jest coraz bardziej kosztowne, to jest porównywalne z medycyną. Dlaczego badania medyczne są tak, czy w ogóle zabiegi medyczne są tak piekielnie drogie, ponieważ stosuje się coraz bardziej nowoczesną medycy. I to samo w archeologii. Są to bardzo nowoczesne badania archeologiczne, są bardzo drogie i nie, nie każdy państwo może sobie na to pozwolić. Ale y, polska archeologia, y, mając już ponad 50-letni dorobek i świetną renomę na terenie państw Śródziemnomorza, no, w jakiś sposób należy do faworytów i do y, najbardziej liczących się ośrodków. Technika albo mówiąc bardziej ogólnie metodologia w tej chwili zaczyna pomału, ale coraz szybciej wypierać zainteresowanie meritum sprawy to znaczy archeologi już jest bardzo szczęśliwy, jeżeli może na wykopaliskach wykorzystać super nowoczesną maszynerię, ale o co mu chodzi, do czego dąży, co chciałby przy użyciu tej maszynerii powiedzieć, dlaczego w ogóle jest w danym miejscu, na to pytanie nie zawsze potrafi odpowiedzieć. Więc sądzę, że Archeologia się pomału odhumanizuje, i ten aspekt jej rozwoju należałoby przywrócić. Coraz częściej zadawać sobie pytanie, po co, jak, kto. Czyli umieszczać to w kontekście historycznym, w kontekście całego rozwoju kultury. W przeciwnym wypadku, no, będzie to jałowe badanie najnowocześniejszymi metodami, ale nie bardzo będziemy wiedzieli, po co to robimy.